Twoja mama właśnie wydała epkę jednogłośna. Czy ty słuchałaś i czy masz swoją ulubioną piosenkę? Och, oczywiście, oczywiście. Chętnie poznam, którą. Jestem fanką. Znaczy, cztery są tylko do wyboru, no ale to zawsze jakiś wybór, prawda? Wydaje mi się, że jednogłośna będzie tym utworem, ponieważ też jakoś naciskaliśmy, żeby to był ten singiel, żeby był ten pierwszy. Naciskaliśmy to my wszystko. Nie, ale jakoś najbardziej do mnie trafia. Czy ty masz, Natalia, taką nadzieję, że radia będą grać te piosenki? Za chwilę wyjaśnię, dlaczego pytam. Już pewne straciłam. Przez doświadczenia? Przez doświadczenia, tak. Miałam taką sytuację, w której po wywiadzie dostałam informację, że wywiad pójdzie bez piosenki, ponieważ tak zadecydował zarząd. Oczywiście było to dla mnie po prostu szokujące, bo pomyślałam sobie, boże, to chyba jednak robię heavy metal do góry nogami jakiś, no ale jak ostatnio posłuchałam pewnego radia, to pomyślałam sobie, aha, okej, no to już rozumiem, dlaczego... To może nawet lepiej. To może odbieram to jako komplement. Nie, to jest hipokryzja, bo każdy by chciał, żeby jego piosenki były grane. Tutaj w ogóle nie mam... Każdy sposób dotarcia do słuchacza jest wspaniały. Natomiast to nie jest tak, że tylko to definiuje, czy coś będzie sukcesem, czy nie. Obiecałem, że wyjaśnię, dlaczego o to pytałem, bo rozmawiałem niedawno z Katarzyną Skrzynecką, ona właśnie, zapytałem o te m.in. radiostacje i pani Kasia mówiła o tym, jak to jest bardzo niesprawiedliwe, że tak mało zależy od artystów, a tak wiele od właśnie zarządów radiostacji i jako przykład takiego największej niesprawiedliwości, jaką ona widzi od lat, właśnie podała ciebie. A, Boże, wzruszyłam się, dziękuję. Nie no, to wiesz co, bardzo, bardzo miłe. Ja w ogóle myślę, że tutaj nie ma sprawiedliwości. Jest jakiś taki rodzaj, wiesz, czasu, koniunktury. Są rzeczywiście tak zwani decydenci, którzy tutaj rozdają karty i mówią, ty, tobie daję szansę, tobie nie. No jest to śmieszne z mojej perspektywy. Z drugiej strony troszeczkę takie, tak jak powiedziałeś, jest brak sprawiedliwości, jest to smutne. A z drugiej strony też pytanie, czy dawanie, wiesz, to są jakieś każde radio ma jakiś określony format, czy dawanie publiczności decyzji też jest idealne, bo to też nie wiadomo, bo wtedy też nie wiadomo, czego byśmy najczęściej słuchali, albo właśnie wiadomo. Ta epka nie jest do posłuchania tylko w serwisach streamingowych, ale ma też swoje fizyczne, przepiękne wydanie, co w tych czasach nie jest już tak często spotykane. Tak, zależało mi na tym, ponieważ mini album, a tutaj paradoksalnie, prawda, maxi. Mega maxi. Rzeczywiście, wydanie jest jak winyl, ale to jest trochę zmyła. W środku jest płyta CD i piękne zdjęcia Marty Wojtal, nomen omen, z którą dzisiaj miałyśmy przyjemność znowu pracować przy okazji sesji do Vivy. Cztery utwory i te utwory opakowane rzeczywiście w takie specjalne wydawnictwo. Głównie dlaczego? Dlatego, że to jest... Chciałam, żeby ta wersja była kolekcjonerska. Jest to tylko 1000 egzemplarzy. Każdy numerowana edycja o limitowana numer wpisuje osobiście i podpisuje dla fanów. Jest to zapowiedź płyty, która będzie w przyszłym roku, ale tej edycji takiego formatu nie będzie. To jest tylko jakby z okazji tego mojego jubileuszu i ja to nazywam moim the best of, który nie zawiera starych coverów, tylko jest czymś jeszcze lepszym. Mam nadzieję.